Jejś, dzień dobry. Słuchaj, dzień jaka dobry. zamiana e, ról. Tak. No, dzisiaj... Najpierw ty ze mną, teraz ja z tobą. Było mi bardzo miło dzisiaj. Musicie oglądać w kanał Zero, bo tam właśnie dzisiaj wystąpił Damian. Razem tak, Damian. i Monika Goździalska obiecała mi, że e, czasem wpadnę. Tak, ja bym chciała pogadać o spotkać, bo uważam, że ludzi ciekawi to, co się dzieje na rodzimym podwórku show biznesu, bo my często widzimy to już w materiałach zmontowanych, włożonych, a tak naprawdę z drugiej strony, jak to wygląda jako osoby pytającej właśnie gwiazdy. W dzisiejszym odcinku e, są różne tematy związane właśnie z gwiazdami. Oczywiście, że tak, a kto inny ma ci opowiadać, jak nie no. ja. Damian Glinka, zawsze i wszędzie, tak? Powiedzieliśmy też, kto ma bany, musicie wejść, obejrzeć dzisiejsze piątkowe wydanie kanału zero. A w następnym miesiącu lepiej się przygotuje i przyniosę jeszcze lepsze yy, liki. Moja droga, jak ty się czujesz w roli prowadzącej porannego pasma? Yy, Czyli znaczy prowadząca to już nieraz jakby miałam przyjemność. No tak, czy... ale jak tu konkretnie się konkretnie czujesz jako czuję prowadząca? Się, Znaczy Generalnie czuję się świetnie, bo uważam. I to nie jest tak, że ja teraz będę mówiła, bo wiadomo, bo ja tu pracuję, bo Krzysztof Stanowski, bo bla bla bla. Czyli pracuje bardzo dużo kobiet, od tego chciałam, z, to, to chciałam zaznaczyć, że to nie jest że nasza winistyczna stacja, tak jak niektórzy mówią. Nie jesteśmy robotami, tak jak się żertuje sobie, że mnie włączają wieczorem i nasze koleżanki. Jesteśmy tutaj bardzo dobrze traktowane. Generalnie naprawdę to jest bardzo miły zespół ludzi, którzy po prostu mają pasję. Ja jestem zachwycona. Oczywiście poranki to nie są proste rzeczy, nie oszukujmy się. To jest wstawanie o czwartej rano, to jest gotowość w studio o godzinie szóstej z minutami, o siódmej rano startujemy i musimy się uśmiechać, chociaż... Jeszcze tak trochę śpimy, ale suma summarum ja jestem bardzo zadowolona. Uważam, że to jest świetny kawałek mojego życia i oby tak dalej, oby się rozwijać. Mamy w planach jakiś tam rozwój jeszcze dodatkowy, stworzenie programu mojego. Tutaj w kanale bo mamy CSTD, program w niedzielę 22, który wbrew pozorom jest bardzo takim odmudzzaczem, wszyscy tak nazywają, ale stał się takim super programem, w którym ludzie naprawdę dzwonią, mówią, rozmawiają, śmieją się. I cieszę, że taki program jest, bo jest dużo tematycznych. Mamy bardzo zdolnych ludzi w naszym kanale. Bardzo fajne, znakomite postacie, które potrafią naprawdę zaciekawić widza. No i oglądalność. Je, ile? Jeden miliard. Jeden milion. Nie, czekaj. Milion, tak. Milion przebiliście. Tak, no ogólnie wy transmitujecie na YouTubie, a na YouTubie przy transmisjach na żywo jest czat. Mhm. I ludzie często piszą, że ty Drzesz się. Jak byś to skomentowała, że drzesz się? Bo ja lubię się drzeć, ja lubię krzyczeć. E, wiesz co, nie wiem, może to też zależy od tego, że ja mam taką bardzo ekspresję w sobie. E, może mam czasami niepodkręcony mikrofon, a nie rzucam na mikrofon, po prostu jestem rozdartą krową. No dobra, a jak komentarze na ciebie wpływają? Zmieniłaś coś dzięki komentarzom, no bo jednak pracujecie dla widza. Eee, to znaczy tak, jakby każdy konstruktywny komentarz, ja nie czytam komentarze teraz już. No dobra, ale pewnie dociera do Ciebie, był, co tak, tam jest, Pierwszy je, co tydzień tam był pisali. fatalny ze względu na fakt, który powstał, że niedzielny program, Krzysztof zapomniał nam powiedzieć, na czym ma polegać i to była istna samowolka. Po prostu dwie godziny ja nie wiedziałam, co mam zrobić, tylko mówiłam halo, dzień dobry, halo, dzień dobry. Totalny chaos i potem powstała taka taki bunt i hejt na mnie w, w kanale, na czacie, bardzo było niemiłe, Były naprawdę takie, z którymi ja się wiesz, bo Jeżeli ktoś ci powie, że jesteś debilem, no to nie możesz się do tego ustosunkować. Ale jeśli ktoś ci powie coś konstruktywnego, Monia, może fajnie by było zrobić to, wyjść z lub Moniko, coś tam, jak najbardziej. I przyjęłam tą konstruktywną krytykę, no bo to był chaos. Rozumiesz, nikt z nas nie wiedział. Ja sama nie wiedziałam, co ja mam zrobić, pomimo, że prowadziłam już programy na żywo, to nie wiedziałam, co, co się dzieje, przez to, że nie mieliśmy z tego scenariusza. I zapłaciłam najwyższą cenę, czyli ten hejt. Pamiętaj, że większa część to jest mężczyźni, 70%. No, ja jestem feministką, więc to też jest problem. Chociaż staram się wychodzić w stosunku do mężczyzn z taką pozytywnym uśmiechem i dobrą radą, jak i, i, i z tym szacunkiem, ale dużo mężczyzn po prostu pisze, bo pisze. Mamy też widownię, która jest rano, a inna jest później, która pisze już komentarze pod odcinkiem, który To która jest się bardziej skończył. łagodna. Wiesz co, nie widzę czatu w trakcie programu. Mm -hmm. Wiem, że tam różne rzeczy czasami. Myślę, że teraz pół na pół. Myślę, że każdy z nas w tym kanale ma hejt. Każdy z nas. To nie ma tak, że coś się dzieje, że wszyscy tutaj tu są, niektórzy są ulubieńcami, a niektórzy są nieulubieńcami. Najważniejsze, że my się super tu trzymamy. Jak na przykład ktoś dostanie taki ciężki Armagedon na głowę w komentarzach, tak jak ja miałam w pierwszym tygodniu działalności kanału. To wszyscy wokół naprawdę potrafią Cię podnieść, bo ja nie sądziłam, że mnie to wymiecie. A mm -hmm. mnie wymiotło. Potem miałam odcinek z Krzysztofem w pierwszym tygodniu i Krzysztof powiedział: Słuchajcie, przestańcie pisać Monika out, bo piszecie na mnie to samo, piszecie na innych prowadzących, więc wszystkich musiałbym zwolnić łącznie ze sobą. Później były jakieś tam jeszcze komentarz, że ludzie dzwonili. Jeden zadzwonił powiedział że nienawidzi Moniki, wiesz, tam pośród wielu innych jakby telefonów, a drugi zadzwonił i mówi, kocham Monikę, kocham program 22, uwielbiam temat. Czyli tego. polaryzujesz tak. wszystkich no, i o to jest, chodzi. To właśnie chyba o to chodzi, że nawet jak piszą te negatywne, takie złości, wiesz, bo no, ja nie będę się ustosunkowała do tego, że ktoś do mnie mówi, że wyglądam jak koń, prawda? Ale spoko, umierzeć, hmm. <grym> Ale ale jakby mm, staram się być odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, a to, że nie jestem zupą pomidorową to już wszyscy wiemy, tak? A wzbudzam emocje, a o to chodzi w telewizji, bo działamy jak telewizja normalna. Mamy krajową radę nad sobą. Musimy nie możemy przeklinać, nie możemy robić pewnych rzeczy, więc działa to w taki sam sposób, tylko że jest w internecie i myślę, że nasze zasięgi są często dużo większe niż wielu innych programów. Nie właśnie bardzo zastanawia dla kogo wy jesteście konkurencją ze swoim pasmem porannym? Budka. Czy jesteście konkurencją dla typowych śniadaniówek? Nie, myślę, że nie. Myślę, że my jesteśmy totalnie bardziej wyluzowani. To, to co się dzieje. Ale u nas... odbieracie im widzów? Myślę, że na pewno jakichś widzów odbieramy. Myślę, że mamy dużo młodszych też ludzi, prawda, Czyli bardziej od tvp u tej... ciągniecie tak, weszli, niż od TVP. Wyszli, wyszli z tej telewizji i wolą ten internet. Ja nie oglądam telewizji na przykład, tak, więc byłabym widzem kanału Zero, gdybym, gdybym nie, 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 nie oglądała telewizji, telewizji a, a nie oglądam, tak. Więc czy odbieramy, czy nie, na pewno zrzeszamy mnóstwo ludzi, bo jeżeli na live mamy 10 tysięcy ludzi, a oglądalność odcinka jest 100 tysięcy, no to jest bardzo dużo, tak. I każdy program... Który, który jest oglądany, wiadomo Krzysztof bije rekordy, bo to są milionowe zasięgi, no ale to jest Krzysztof Stanowski. Więc jakby cały kanał, w suma sumarum napędza się, unormowały się teraz te wyświetlenia, no ale nie mam małych wyświetleń. Tak? No to ma. moja droga, porozmawiajmy sobie trochę o poniekąd konkurencyjnych śniadaniówkach, no. która para Twoim zdaniem jest najlepsza? Ja uwielbiam Dorotę Walman i Marcin Ja ich kocham i zawsze będę ich uwielbiał. Ale mam... za co? Za ten luz, za ten śmiech? Za ten czy... luz, za śmiech, za tą nonszalancję, za ten dystans, który ma Dorota do siebie, za ten dystans, który ma Marcin, bo z nami osobiście, ponieważ kiedyś miałam przyjemność pracować, gotować w kuchni. Dzień dobry, TV. I, I uwielbiam ich za to. Lubiłam panią Kalczyńską, z na basenie, nawet i kiedyś czepek pożyczyłam. <grym> TVP nie oglądam i nadal chyba nie będę oglądała. No mam... dobrze, a jest para, która cię denerwuje? Nawet ich nie oglądałaś, ale cię denerwuje z samego założenia? Wiesz co? Nie, nie mam jakiś takich. Znaczy w TVP miałam, tak? No to, no miała. to kogo miałaś? Miałam w TVP. No panią kogo? Cichopek. No, 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 nie, nie byłam w stanie ich oglądać, bo to było takie lelum polelum, tak? Ale co ci w niej przeszkadzało? Po prostu ta, taka, takie, wiesz, no. Taki po prostu jestem słodko-pierdząca, a nią nie jestem, tak? Nie lubię takich ludzi. Lubię ludzi transparentnych albo ludzi, którzy po prostu co mają na sercu, to na języku, bo uważam, że w dzisiejszych czasach prawda jest niewygodna, ale jednak ta bezpośrednio się jakby sprzedaje, tak? To się chce oglądać. A to słodko-pierdzące życie to nie bardzo. Czyli brakowało ci u Kasi ostrych komentarzy? Nie, brakowało mi takiego czegoś takiej prawdy w tym wszystkim, nie takie, wiesz, o. Mm -hmm. nie, to, to jakby absolutnie. Mamy tutaj Izach Szan, przecież, która przeszła z TVP i jest świetną dziennikarką, świetną reporterką. Uważam, że e, ma tą charyzmę i może ją tutaj pokazać. I tam brakowało u Kasi tego? E, myślę, że na, no nie, no gdzie Izach Chrzana, gdzie Kasia Cichopek? No, to jakbyśmy rozmawiali o niebie. Ile plecie. poziomów niżej? To nie chodzi o poziomy, chodzi o to, że Iza jest młodą, ambitną mm -hmm. dziewczyną, która, która ma pasję i ma to, tą charyzmę. Kasia Cichopek to jest no, taka Zosia Zem jak miłość. Jak ona tam miała? <coughs> Czekaj, Kinga! Kinga, zem jak miłość. No. Kasia Cichobek tworzyła kiedyś duet z Maćkiem Kurzejewskim. Co na jego temat sądzisz? Ja to znam Maćka Kurzejewskiego z, z opowiadania jego żony w internecie. Tak, do Czyli od mówiłem? Pauliny Smasz. Tak, tak. bo Paulina Smasz też tam miała jakiś problem ze sobą. Oczywiście, że tak. Który, bardzo im przykro, bo to tak bardzo inteligentna kobieta, ale po prostu popłynęła. Więc bardziej go znałam z tego. Nawet Czyli potem... nie jesteś w stanie wypowiedzieć się na jego temat. Nie, nie, nie. nie. I potem jak widziałam zdjęcia z cichopek z Izraela, tam nie wiem, myślałam, że on ślub biorą, czy tam może. A fajną parą, twoim zdaniem, są? Ja nie Fajnym wiem. Fajnym połączeniem? Nie wiem, jakoś tak się. Znaczy... Po prostu chodzi o to. <śla> <śla> no, no, no. <śla> może są szczęśliwi, prawda? Ale jakby. To jest takie wszystko poukładane, takie, takie pięknie plastycznie zrobione. Osoby, wiesz o co chodzi, i tam nikt nie wychodzi poza ramy. Może tacy są akurat, prawda? Niektórzy lubią siedzieć w bibliotece, a dużo oglądać pornosy. No nie wiem. No. Czyli to nie jest tak, że jak widzisz artykuł o nich, to wchodzisz. Nie, Raczej nie, nie, omijasz. Nie, wchodzę, nie, nie, wchodzę, nie, wchodzę, nie bo na mnie nie interesuje. Moja droga, mnie bardzo zastanawia to, że ty pracujesz w Polsce, a mieszkasz w Hiszpanii. Czy się dobrze płaci? No właśnie! No właśnie, chciałem o tym porozmawiać. Tobie to się opłaca? Ty pracujesz tu dla kasy czy dla fanu? Pracuję dla fanu, dla kasy i dla możliwości i dla prestiżu. Czyli rozumiem, że to co zarabiasz tu wystarcza ci na życie tam. No tak, no, ale wiesz, nie, nie, nie zarabiam tylko z tego, ale jakbym jakby miała tylko żyć z tego, to zapłacę za loty, zapłacę za życie i jeszcze ze polatam. I jest hmm, fajnie. Ostatnio jedna z prezenterek telewizji śniadaniowej zdradziła, że zarabiała 1500 za odcinek. Więcej czy mniej masz? Ja nie mogę o takich rzeczach <laughs> mówić, ale, <laughs> ale mam więcej. <śmiech> <śmiech> Ej, to spoko, spoko sobie tam wynegocjowałaś to wszystko. Krzysztof jest po prostu szczodry dla kobiet. <laughs> no dobra, a masz premię? Premier? No. Nie mam możliwości zrobienia swojego programu, który właśnie jest na etapie tworzenia dodatkowej, czyli dodatkowych pieniążków za odcinek. Mhm, mm, mm, okej. Okay, czyli za jednym ten wyjazdem sposób. zrobię dwa programy plus swój program na przykład. Jest super. Fajnie, fajnie. A jakim w ogóle szefem jest Krzysztof Stanowski? Wyluzowanym w ogóle jest. Na przykład y, jest, y, ma, ma dystans. Wiesz, tam odwrócony, jakbyś teraz nie widzisz, ale tam odwrócony stoi pan prezydent Trzaskowski, taki, mm -hmm. ten, 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 taki baner. No i ostatnio Krzysztof miał. Wiem, przy... że z nim tańczyłaś. No właśnie, ostatnio. I ten moment, kiedy z nim tańczyłam, zapomniałam, że Krzysztof prowadzi program na żywo. I wychodził z takim ważnym człowiekiem z tego studia, a ja się wiję. Wiesz, przy tym panu Trzaskowskim. I on tak, a to jest nasza Monika. <laughs> Jest bardzo taki normalny. Nie jest ani wyniosły, ani przemądrzały. Jest uśmiechnięty, potrafi skomplementować, potrafi powiedzieć, że się coś trzeba zmienić. To on mi powiedział, żeby wyciągnąć konsekwencje z, z krytyki, która idzie, bo to jest ważne. Więc jest, Ale jest bardzo wspierający i przede wszystkim za co go szanuję? W fali krytyki na mnie, yy, którą jakby on też. Trochę dołożył do tego, nie dając tego scenariusza, powiedział to, co powiedział, i wstawił się za swoim, swoim pracownikiem. I to jest piękne, bo nie wszyscy to potrafią. E, I i tu nie o to żeby gloryfikować go, czy, czy, czy robić się jakieś. ten. Jest, jest po prostu normalnym człowiekiem, ojcem, mężem e, i bardzo fajnym szefem. Myślę, że wszyscy koledzy w redakcji powiedzą to samo, bo tak naprawdę wszyscy poszli za Krzysztofem, tak, z tych byłych jakichś tam. No ogólnie Krzysztof też jest dobrym zadymiarzem. On się lubi pokłócić. Jak patrzysz na te jego konflikty na lubię x to, Lubię to. Lubię, znaczy nie lubię, po prostu ja czasami, ja sama wyrzuciłam te śmieci ostatnio tam w Hiszpanii, przez płot jest taki filmik, bo patrząc na to broni swojego dobrego imienia i broni prawdy, która jest. No Wyborcza to, co zrobiła, no, to jest po prostu żenujące. Ci dziennikarze, to początkujący, raczkujący po prostu z Nibelandii, stworki po prostu i lepiej jakby czasami po prostu się nie odzywali, więc e, to, czy to zadymiarzem odpowiada często. No czasami coś tam zadymi, ale chyba to o to chodzi też w mediach, tak? Jeśli chodzi o aferę z Kingą Rusin, no no wiesz, no jakby Kinga, już mówiąc pewne rzeczy do Krzyśka, powiedziała też na nas, tak? Jak no nie właśnie było. o tym chciałem no do powiedzieć, do że ty tam gdzieś dołączyłaś do tego Przez przypadek. wszystkiego. No. Jaką osobą jest twoim zdaniem, Kinga? Bo ja... ona jest bardzo pro kobieca, a jednak zaatakowała kobietę. No właśnie, i, i tak zaatakowała wszystkie moje koleżanki z kanału tak naprawdę. Mówi... No i co ty o tym sądzisz? Ja sądzę o tym, że ja jej odpisałam, że no jakby ona powiedziała, że tam niektóre panie lubią mieć pana nad sobą. I to jest takie, wiesz, takie. Poniżenie drugiej kobiety świadczy tylko o niej. Czy się ja... trochę urażona? Nie, ja po prostu czułam się zażenowana, bo ja uważam, że. Nie będę mówiła, że w pewnym wieku nie wypada, prawda? Bo to tak nieładnie. Ale ja tam pani Kienic życzę wszystkiego, co najlepsze. Tylko po prostu warto być jakby spójnym ze wszystkim, co się robi. I jeżeli wspierasz kobiety, to nie to, że pracujemy tutaj, czy pracujemy gdzie indziej. Wystarczy patrzeć, gdzie ona pracowała. Wiesz o co chodzi? Jakie ona miała sytuację w swoim życiu? A ocenianie, glor... jakby globalnie, kobiet w naszym kanale jest po prostu słabe. No, ja nie mam żadnego pana. Mo mo mogę się bawić w takie zabawy z moim partnerem, na przykład, prawda? On jest pania, ja a na czworaka, spoko, ale bez przesady. W pracy to jest praca, tak? Także yy, nie no, słabo. Znaczy, ja ogólnie już jej nie lubię po prostu. To, to tak trochę mi szkoda. A lubiła się kiedyś? w ogóle? To ona zrobiła te zdjęcia na Oskarach? Tak, to ona. No, o ona Boże! Ona zrobiła ten. Ona Teraz zrobiła mi się przypomniała, no i to jest klasa. Adel. No, Czyli rob... rozumiem, że kiedyś. Budziła twoją sympatię, a teraz nie, tak? Nie, nie jakby nigdy nie miałam jakby jakichś takich emocji do niej, sympatii czy coś. Nie znam laski, tak e, ale jakby jak pamiętam wtedy właśnie o z tym Adelżą, te zdjęcia udostępniała, to taki dziennikarz takie rzeczy robi. To dziennikarz przez wielkie danie robi takie rzeczy. Czyli rozumiem, że trochę e, w cudzysłowie no tak. wrzucasz to, że jest dziennikarką. W dwóch w cudzysłowie. <laughs> I otwarcie, i, I zamknięcie. zamknięcie. no Ona w ogóle kiedyś była dziennikarką, czyli rozumiem, że już dla ciebie nie jest. Gdzieś tam wypadła. Pamiętam, że pracowała w Dzień Dobry. No, pracowała. Potem, jeszcze pamiętam jej ślub na żywo transmitowany z Lisem. Tak. Pamiętam. On był na żywo transmitowany. Na żywo w normalnie Nie wiedziałem tego. Tak? Nie, nie, nie było mnie I jeszcze wtedy. I teraz ją kojarzy z wakacji. Ładne ma ciało. Ładna maciałek na swój wiek, naprawdę wygląda super, także to trzeba jej przyznać, że ładnie wygląda. E, widziałam, że lata helikopterem, a mówi, że trzeba być koloszką. Czyli zarzucasz jej hipokryzję? Znaczy, no nie, no nie wiem, no po co mówić takie rzeczy? No, każdy gdzieś środek transportu też lata samolotami, wydzielające CO2. Więc, hmm? y, więc, jakby, ale nie mówię, że nie latajcie samolotami, no bo przez dorożką tu, albo na kuniu tu nie przyjadę, prawda? To co ty by się jej poradziła, żeby jej się lepiej żeby żyło? Żeby przestała się awanturować po prostu. Po prostu, żeby była spójna bardziej. A tak mm -hmm. to w ogóle szczęścia, pomyślności, rozkoszy i wszystkiego, co najlepsze. Już wspomniałeś gdzieś tam o samolotach. i też miałeś w samolocie aferę. Nie mieliśmy okazji jeszcze o tym porozmawiać, hmm. bo tam są rozbieżne wersje. Ty twierdzisz, że e, zostałaś uderzona, ale linia lotnicza wydała oświadczenie i twierdzą, że nie było widać żadnych obrażeń i dodatkowo zaproponowali ci zmianę miejsca, a ty mm -hmm. z tego nie skorzystałaś. Mm -hmm. Dlaczego? E, sytuacja jest taka, już nie chciałam się przesiadać, że ja byłam już po prostu tak, ten facet się, się z tyłu, więc jakby mm -hmm. nie miałam problem przy oknie. E, nie chciałam siedzieć na środku, oni musieli zaproponować miejsce, które gdzieś tam jest na środku. Ja nie będę 4 godziny leciała, bo ta, ta sytuacja wydarzyła się na początku lotu. To po pierwsze. Nie są zbieżne pod względem takim, że oni potwierdzą. Że incydent miał miejsce na pokładzie, bo miał. Że był konflikt, ale nie było widać żadnych obrażeń. Yy, bo ja nie miałam. Ta, ta krew z oka zaczęła ciepło w jakichś tam 20 minutach, ze względu na to, że była gał, yy, gałka oczna zarysowana. Więc yy, jakby to ciekło, gdzieś te kropelki się tam wydzielały z tego. Yy, jakby no, nie, nie byłam uderzona, żeby była jasność. To na tym nagraniu, w której jest zresztą, dokładnie widać, że facet aż mi wytrącił telefon i w tym czasie przeleciał mi paznokciem po prostu w gałce ocznej. No zdarza się, tak? Znaczy, no nie zdarza się, bo nie mamy prawa nikogo uderzyć. Więc w związku z powyższym, na razie jestem na etapie takim, że moi prawnicy tam swoje robią, w jedną i w drugą stronę, i prywatnie, i, i, i z linią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, na pewno nikt na pokładzie nie powinien, jeżeli nawet, poważnie, linia lotnicza potwierdza, że miał taki incydent miejsce. Za przeproszeniem, kurwa, no jak można uderzyć na, czy popchnąć, czy cokolwiek zrobić na, na, w liniach lotniczych? Powiem Ci lepszą rzecz. Wczoraj leciałam, na próta kobita, która była niesiona, mam nagranie, niesiona praktycznie przez swoich bliskich do samolotu. Do Wizera wpuszczono. Mm. Więc naprawdę mam dużo takich sytuacji jak latam teraz bardzo często, więc y, proponuję Wizerowi zajęcie się po prostu tym, co się dzieje na pokładach, bo, bo to są słabe akcje. A jakie rozwiązanie byłoby dla ciebie satysfakcjonujące? Czego dla Ty mnie, oczekiwałaś? Y, ja, co ja bym oczekiwała, że wezwaliby tą policję, oni, nie ja. Ten facet się generalnie przebrał na lotnisku. Myślę, że go nie poznam. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Został wylegitymowany, zabrane tam te wszystkie rzeczy na przesłuchanie, i później mój prawnik pojechał na wielki wygóry na komendę i ściągnął te wszystkie dane, które tam są. No i tam do tej całej procedury, która się dzieje. Ja oczekuję, że i Wizer, i ci państwo poniosą konsekwencje za to, że po prostu każdy, ten pan po prostu. Za to co się dzieje, bo nie masz prawa podnosić na nikogo ręki, bez względu na to, jak cię wkurzy. Bez względu, jakim, jakim fiutkiem może się okazać, to nie masz prawa nikogo uderzyć. I koniec kropka. I dlatego bardzo będę chciała pomóc w pogotowiu dla zwierząt. Hmm, rozumiem, czyli chciałabyś jakąś kasę, którą przeznaczysz znaczy, na. Ja nie, schońsko. ja chciałam, że bezpośrednio to poszło od razu na skrońskie. Ja nic nie chcę dotykać. Jakby ja nie jakby pieniądze. To nie A w przy... ogóle ten chłop z tobą gadał później? Nie, on powiedział że... tak. Że on chciałby mnie przeprosić. O, oh, wow, i co ty na to? No, ja bym powiedział, że się w dupę pocałował. Ale, że chciał Cię przeprosić ze względu na tak. to, że już tam maszyna ruszyła tak, on chciał i mnie tak przeprosić. jakby nie chciał tego tak. kontynuować. on chciał mnie przeprosić w ogóle i to powiedział panom policjantom na lotnisku. No proszę. A cię. jeżeli przeprosiłby Cię wcześniej? Nie, to nie o to chodzi, żebym mnie przeprosił. To, to nawet nie o to chodzi. Gdy, jak można kogoś uderzyć, popchnąć, czy nawet zarysować czy cokolwiek, wyciągnąć do niego łapy i go potem przepraszać. Wiesz, no, rozumiem, mama dałaby mi klapa za dzieciaka, tak? Widzę córeczko, przepraszam, nie wiem, jakoś mi poniosło, nie wiem, chociaż też czego nie uznaję, ale no nieważne. A jakaś obca, obcy psychopata, widzisz go wzrok, że on wygląda jakby normalnie był? To dlaczego ty w dalszym ciągu latasz z nimi? A co mam robić, jak pracuję i najlepsze połączenie? Latam, czasami latam Ryanerem, czasami latam Wizerem, czasami latam normalnymi, teraz włączam mhm. czartery. Muszę sobie radzić po prostu, żeby jak najwięcej czasu być z dziećmi. I jak najmniej e, czasu Ale jeżeli takie sytuacje się dzieją, że tu wiesz, na ale... próta kobita, to no, rzuca... Ale mam wyjście, jak to są takie tylko połączenia? Wiesz, tu najczęściej lata Wizer i Ryanair, tak? I on jest bezpośredni? Tak, jest bezpośredni, więc. Mogę Bo lecieć. innymi musiałabyś być z przysiadką. No ale weź teraz sobie pomyśl, jak na przykład lecę w sobotę, e, wracam we wtorek i miałabym wracać 6-7 godzin, staję o czwartej rano, we wtorek, potem jeszcze samoloty i w ogóle dojeżdżam do domu. Ogólnie do... to są tanie linie lotnicze, czujesz to? że Są Nie. tanie? <laughs> Nie. są takie tanie, że. Wiem, ale tak się mówi, że to tanie linie lotnicze. To Czujesz to nie na pokładzie, że, że tanie? Na pokładzie tak, czuć, że są tanie, <laughs> ale nie finansowo. <laughs> Okej, okay, to tak kończąc naszą rozmowę, Monia. Ogólnie teraz chodźmy do tematu bardzo takiego nośnego, czyli polityka. Obiecali, że w ciągu 100 dni od wyboru będą związki partnerskie. Nie ma ich. Co ty na to? Kładcy. Kłamcy. <noise> <noise> Ej, wiesz, ja tobie nigdy nie zadałem e, najważniejszego pytania. Jak ty zareagowałaś na to, jak córka powiedziała ci, że woli kobiety? Poszłam gotować dalej zupę. No, ale co, nie zemdlałaś? Nie, co ty, powiedziałam, dobra, przejdzie I tak poszło. zupę zaczęłam gotować. Jak mogłaś jej powiedzieć, nie że nie jej przejdzie? Nie, sama do siebie nie jej. Poszłam, mówię, dobra Natalia, spoko. I tak sobie myślę, przejdzie jej najwyżej. Ale to ona znalazła jakiś specjalny moment, czy to nie, był taki randomowy? Tak nie, lubię dziewczyny. Ja mówię, spoko Natalia. I poszłam gotować zupa. Jakoś tak, wiesz, ten moment ja nigdy nie zapomnę. Kręciłam się, pamiętam, tak czajnik biały stał. Moment... Ty, czy nie słychać? E, Słuchajcie, taki czajnik e, biały stał i jeszcze tak odwróciłam i tak, dobra, najwyżej przejdzie. Okej, okay, tam. I jakoś w ogóle skojarzyłam i potem przeprowadziła mi dziewczynę. I ja wie tak, wiesz co, Natalia, no być ładniejszą przynajmniej przeprowadzić. Co? No. Nie podoba ci pierwsza dziewczyna twojej córki? Nie. A co ci tam przeszkadzało? To była taka, nie, taka nieciepła. Moja córka jest taka ciepła, czuła i w ogóle, a tamta była taka, no nie, nie, nie mogłam. No. No jest tak, że matka czuje, tak? Że, mm -hmm. że to będzie albo nie będzie. No i rzeczywiście, bo to Natalia mm, przyznała, że to nie, to, to, to nie miało sensu. To taki. jakiej ty byś chciała synowej? Mam taką już dobrą, także. No ale to jakie Ciepło? cechy musi mieć ja myślę, dobra bardzo... synowa? No, ciepła, to takie bardzo ogólne, co to znaczy ciepła? Czyli sympatyczna, uśmiechnięta. Mm -hmm. E, pomocna też czasem, bo to wiadomo, że zawsze są ważne, żeby, żeby jednak żeby mieć ten szacunek do tego rodzica. E, I w jakiś sposób nawet czasem herbatę wypić, tak? Zwłaszcza jak my mamy we mieszkania obok siebie. No więc, więc jakby się... A ty pozwolisz do siebie mówić mamo tej drugiej dziewczynie? Pewnie, Mamo, babciu. Dobra, to co sądzisz o rodzicach, którzy wyrzucają swoje dzieci. Że są też takie e, tragiczne sytuacje, że ktoś Dużo się przyznaje i wiesz. W nocha idź stąd. Znaczy powiem tak, ja jestem w ogóle przerażona tym, że rodzice rodzą dzieci i później ze względu na orientację seksualną zostają oni po prostu słamszeni. E, o tym się nie mówi, a może zaczyna się dopiero mówić, jak wiele ludzi popełnia samobójstwa, jak wiele dzieci e, po prostu nie widzi wyjścia, jak wielu ludzi żyje w ukryciu nawet do dzisiaj w naszym rodzimym show-biznesie, bo boi się e, coming outu. E, tacy rodzice to dla mnie nie powinni przede wszystkim, znaczy wiesz, ja, ja, tutaj ci rodzice się nie zmienią, więc tutaj nie ma lekarstwa, że oni pójdą do lekarza, porozmawiać z terapeutą. No, ale może jak posłuchają ciebie i usłyszą... Ale ja cały czas apeluję o to, że, wiesz, że, że nie, nie wolno, warto, że to są dzieci i dopóki, dopóki ty jesteś rodzicem i jakby masz możliwość wsparcia swego, swoje dziecko, pokazania mu drogi i nie wyklęcia go tylko dlatego, że po prostu lubi chłopaków albo lubi dziewczyny, bo jesteś jego rodzicem I, i to ty jesteś tym wsparciem i tą taką, tą, bo ja wiem, ilu rodziców już nie ma swoich dzieci i to koleżanki mojej córki, tak, czy koledzy, gdzie rodzice biją się w pierś teraz i mówią a mogłem, no mogłeś, Także wykorzystaj ten czas, kiedy nie mm, ja zawsze będę apelowała, że nie patrz na to, co powiedzą ludzie, bo ja mam wrażenie, że na dzisiejsze czasy to jest tak, że jak okazuje się, że chyba syn jest gajem. To jest najgorsze w tym momencie, bo jeszcze córka, lesbika, to jeszcze jakoś to przejdzie, ale ten syn to już jest ojciec, już wtedy, mm -mm, mm -mm, że jednak to, to przełamać się, nie patrz na to, co ludzie powiedzą, bo wszyscy mówią tak, co ludzie powiedzą, co ludzie powiedzą, co powie ciotka. Gówno cię obchodzi, co powie ciotka. Patrz na to, żeby to twoje dziecko było szczęśliwe. Ja rozumiem, że y, ci starsi ludzie nie rozumieją, jak to może być mężczyzna obok mężczyzny i kobieta obok kobiety, tak? Ale no, czasy się zmieniają. I kiedyś też tak było. I na dworach sobie panowie laski robili i książęta i króle ciągnęli se smoczki. I taka prawda. Tylko, że o tym się nie mówiło. To nie jest od wczoraj. Babki nie od wczoraj seciwki liżą, no. To bardzo odważne pytanie do ciebie. Czy miałaś kiedyś jakiś kontakt fizyczny z kobietą? Nie. Nigdy mi jakoś tak nie kręciło. Ale tak. nigdy się nawet nie całowałeś? Nie, ja to lubię. Na imprezie się nie ja lubię mojego, mojego, mojego. Nie, nie, nie. nie. To, 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 to to, to, to ja dziwne. nawet nie czpałam w życiu. Kilka razy zioło zapaliłam stary, ja nie ćpowałam mm -hmm. narkotyków. Ja jestem taką cipą, że powinniśmy... Znamy... Szkoda, myślałem, że zrobisz jakieś takie wyznanie na samym końcu. Co ty, końcu. nie ja pali... no, zioło ho, hoduję w Hiszpanii, prawda? No to wiesz. No. Czasem... O. No, a tu można, dwa drzewka możesz mieć. Wow. No możesz mieć dwa drzewka i oczywiście czasami zioło to jakby nie, nie mówię, że nie, tak? Jestem... jestem za legalizacją jakie marihuany. Jakie w hodowaniu jest takie drzewko? Ciężkie? Nie, bo to jest outdoor albo indoor, prawda? Możesz... Ja nie wiem, co ty do mnie mówisz, bo ja nie znam outdoor, tego. Outdoor, czyli y, możesz no? sobie wyhodować y, na zewnątrz. I in, czyli się <laughs> No dobra, to trzeba podlewać, no naświetlać. Tak, no, tam są takie specjalne po, do podlewania. I ja sobie jedną hodowałam, to mi ślimaki zjadły na zewnątrz, mm -hmm. bo wyjeżdżałam, więc nie było czasu, ale piękne rosną, pachną pięknie, także e, jakby możesz mieć w Hiszpanii, więc to jest, to, to, to jest fajne, więc jakby nigdy nie próbowałam twardych narkotyków, bo nigdy mi mm -hmm. tego nie kręciło, a z alkoholem to mam tyle wspólnego, co gówno w betoniarce, e, ale to nie zmienia faktu, że lubię się pobawić i lubię sobie po prostu y, y, potańczyć, ja wszędzie zawsze śmieję się, że tańczę i nie mam problemów z kręgosłupem. Kto ci to powiedział w ogóle? <laughs> A tak sobie wymyślałam. Nie no, to akurat dobre, że hodujesz. To no? będzie, to będzie no, dobre, no, 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 że. No jest fajnie, że możesz hodujesz. mieć dwa, czyli jak mam na przykład trzy dorosłe osoby w domu, to można mm. mieć sześć drzew. To I już ile jest. Ile ty masz drzewek? Dwa. Dwa. Mój partner, dwa. Mm -hmm. Moja córka nie pali, ale ma też dwa. To już jest sześć. Fajnie, fajnie, fajnie. A powiedz o pielęgnacji tego. No to się podcina, wycina, no. potem się obcina te kwiatki, suszy. Mm. Niektóre nie rosną tak wysoko. No być się no ślimaki im pojadły, no i zostały tam no. same kwiaty. Jeszcze nie, było, nie byłam na etapie suszenia, tak? Suszenie przyjdzie niebawem. No dobrze, no to życzę Ci wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, widzimy Dzięki. się we wtorek. No i jedziemy na degustację. Tak, zapraszam serdecznie. Często jesteś u mnie w Marbeji. No, jeszcze nie byłem nigdy tam w twoich no tych gościach. ale byłeś błościach. gdzieś u Karolina Gilon. Tak, no, no. byłem, byłem, byłem. byłem. No, już wystarczy. Niedaleko. Wystarczy. Człowiek no. musi przełamać wstyd. Pa! Trzymaj się! Wszystkiego dobrego! Cześć! Uprawiajcie dużo seksu!